Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Risen na kanale Popykany. Przed nami wielka inicjacja, za chwilę przestąpimy próg kościoła i staniemy się czarodziejem. Więc czy wpuścicie mnie, przyjaciele? Wpuszczą mnie już nawet bez zadawania zbędnych pytań. Tutaj całe zgromadzenie i wchodzimy. Obrońcy świętego płomienia zgromadzili się, abyś mógł złożyć przysięgę zgromadzenia. Zostałeś poddany próbie? Tak. Czy jesteś gotów złożyć przysięgę? Jestem. Zacznijmy więc. Czy będziesz czcić święty płomień, zgromadzenie i jego prawa? Będę. Należy bronić czci zgromadzenia. Będę bronić czci zgromadzenia. Twój maksymalny poziom many, większa siła. To maksymalny poziom many, proszę. Będę bronić zgromadzenia. Walczymy dla ludzkości, dla naszych ludzi. Są zależni od naszej siły. Znowu mana. Jestem ich siłą. Naszym wrogiem jest niewiedza. Będę więc przekazywał wiedzę. Naszym wrogiem jest słaba motywacja. Nie zawaham się. Mocą swej przysięgi zostałeś przypisany do zgromadzenia. Ścieżka wiodąca cię przez życie jest teraz powiązana ze zgromadzeniem świętego płomienia. I maksymalna liczba punktów życia bądź mana. Cały czas wolę jednak manę. Będą mi towarzyszyć prawda i sprawiedliwość. Słowo głoszone przez ciebie w naszym imieniu będzie prawdziwe. Twe słowo będzie wyrazem naszej woli. Niesiesz miłosierdzie. Niesiesz sprawiedliwość. Jako mag dzierżysz moc daną nam przez płomień. Noś tę szatę jako oznakę twego urzędu. Ceremonia przypieczętowała naszą więź. Stałeś się jednością ze zgromadzeniem. Jestem gotów na to, co się z tym wiąże. Dobrze, będziesz więc pracował dla mnie, począwszy od zaraz. Podlegasz teraz wyłącznie moim bezpośrednim rozkazom. O, tak? O kurde, to jest zaszczyt. Ohoho, jestem gotów. Jestem gotów. Dobrze, masz jakieś pytania? Jednak czy otrzymam odpowiedzi? Aby zrozumieć, dlaczego tu jestem i o co walczymy, musisz wiedzieć o pewnych rzeczach. Więc zadawaj swoje pytania. Owszem. Bogowie opuścili świat. Ludzkość miała być wolna. Zamiast tego sztormy zmiatają nas z powierzchni ziemi. Potwory zabijają naszych ludzi. Wszakże póki święty płomień goreje jasno w tej sali, mamy wciąż szansę. Zobaczmy, czy twoje czyny dorównują słowom. Dam ci zadanie. Jeśli je wykonasz, potraktuję to jako znak, że Donowi można zaufać, a ty mówisz prawdę. A co masz wspólnego Don z tym wszystkim właściwie? Ale okej. Dlaczego ten płomień jest taki ważny? Płomień jest źródłem magii. Jego moc chroni wyspę. Chroni? A co z ruinami, które się pojawiły i z tymi stworami? To nie nimi powinniśmy się przede wszystkim przejmować, a sztormami. Dlaczego bogowie opuścili świat? Mag, który pragnął uwolnić ludzkość, wygnał bogów z tego świata. My zaś jesteśmy na łasce tego, co w wyniku jego czynów zostało wyzwolone. Teraz liczy się nasze przetrwanie. Czym jest to zagrożenie, którego tak się obawiasz? Mroczna fala, wykorzystana przez magów do uwolnienia nas od bogów, wyzwoliła inne potęgi, tytanów. Przemierzają morza w towarzystwie sztormów. Widziałem ich. Widziałem zniszczenie, jakie przynoszą ludzkości. Są wszędzie, a my nie posiadamy broni, z pomocą której moglibyśmy stawić im czoło. Aha. Kim są tytani? Czy podążysz za mną, by się dowiedzieć? Jak możemy powstrzymać to zniszczenie? Tak długo, jak goreje płomień, ta wyspa jest bezpieczna. Daje nam to czas. Czas, by odkryć, dlaczego tytani tu nie przychodzą i jak można ich powstrzymać. Tak, pokaż mi. Dobrze. Nie pomyliłem się w ocenie ciebie. Chodź za mną i poznaj prawdę. Nowe zadanie. Idź za Inkwizytorem. Czy mogę sobie coś skorzystać z tego ognia na przykład? Nie bardzo. Dobra, to pulpity zawsze chętnie. Ciekawe. Ale mam piękny, elegancki, nowy bajerancki szlafrok. Ten tekst traktuje o magicznych zaklęciach. Ten świat, wszystkie znane ci ziemie, były niegdyś domeną tytanów, pradawnych istot, które go ukształtowały. Są surowymi siłami natury, okiełznanymi przez bóstwa, jakie poznałeś w dzieciństwie, przez bogów, którzy uwięzili ludzkość. Obowiązkiem człowieka było wygnać tych bogów, rozkuć kajdany, lecz
trakcie podjętych działań uwolniono również tytanów. Pragną odebrać ten świat ludzkości. Ludzie czy tytani? Ktoś musi zrezygnować i nie będzie to ludzkość. Chodź za mną. To wygląda na bardzo poważne zadanie. Więc w porządku, idźmy sobie pomału. I zobaczmy, co też takiego się ciekawego wydarzyło w międzyczasie. Walczyłem z tytanami na lądzie i morzu, lecz ich magia jest dawna, a ich ciała niematerialne. Zwyciężymy tę bitwę dopiero wtedy, gdy dowiemy się, jak wykorzystywać płomień. Najpierw musimy jednak zgłębić jego tajemnice. Chodź, musimy iść. W ogóle ty masz bardzo fajną i bajeracką zbroję. Czy ja mogę też taką dostać? Patrz, normalnie komendanta odsunął na bok jak jakiegoś śmiecia. Oj, bo bym spadł i byłby przypał. W porządku, inkwizytorku, my to wszystko podziumamy zaraz. Podziumamy, dobra. Ruiny świątyń kryją wiele sekretów. Właśnie w takiej świątyni odkryłem ten monokl. Ukazuje mi magiczne prądy świata. Święty płomień zrodził się z gorącego serca wulkanu, a prądy tej wyspy przybierają tam na sile. Musi mieć to związek z bezpieczeństwem wyspy. Chodź, musimy iść dalej. Spokojnie, wszystko ustalimy. Ten monokl też masz bajerancki swoją drogą. Ale czy to znaczy właśnie, że na przykład mogę sobie korzystać z kryształka? Tak, to by właśnie chyba to znaczyło. Więc zmiana planów. Przenosimy kryształ, powiedzmy, ognia pod trójkę. I na razie sobie go wytestujemy, a potem zobaczymy. Dlatego jest niepotrzebne na razie. Pod ósemkę mógłbym sobie dać kotleta, jak go znajdę. Jest, 25 kotletów damy pod ósemkę. Pod zero damy sobie miksturę many na razie. Miksturę punktów życia i many. Miksturę punktów życia mogę wypić na razie, bo chyba tego się nie będę uczył. Manę sobie zostawię póki co. Szata maga, bajerancko. No i popatrzmy, jak to wygląda. Trochę zajmuje zbiór. No i teraz nie mam many. Potrzebuję więcej many. Dobra. Chodź ze mną. O, to ciekawe. Tutaj, ta brama doprowadzi nas do źródła świętego płomienia. Ta brama doprowadzi nas do źródła tajemnicy sztormów. Trzeba obronić ludzkość. To płomień jest kluczem do tego wszystkiego. Czy istnieje szybszy sposób, by dotrzeć w to miejsce? Weź ten kamień teleportacyjny. To cenny artefakt ze świątyń. Sprowadzi cię bezpośrednio do mnie. To twoja misja. To twój obowiązek. Nie zawiedź. O, to wygodne. Bardzo wygodne. Czemu nie dałeś mi tego wcześniej? Jak otworzymy tę bramę? Nie otworzy się jej żadnym zaklęciem ani brutalną siłą. Możliwe jest to tylko za pomocą 5 kluczy. 5 kryształowych dysków otworzy ten mechanizm. Ale skąd wiesz, że te 5 dysków go otworzy? Mam już jeden z nich, pasuje do zamka. Niestety jest uszkodzony. Pozostałe 4 zaginęły, lecz muszą być gdzieś na tej wyspie. Przybyłem tu w poszukiwaniu odpowiedzi. Znajdę je wewnątrz tych gór, za tą bramą, a ty mnie tam zaprowadzisz. Odszukaj te dyski, znajdź je i przynieś do mnie. Plan Inkwizytora. Ej, a skoro ja jestem teraz taki ważny, to może mnie mianuj Inkwizytorem też. Co? Znajdę kryształowe dyski. Bandyci rabują ruiny. Może znaleźli coś przydatnego. Rozejrzyj się po ich obozie. Porozmawiaj z ich przywódcą i przynieś mi wszystkie dyski, które tam znajdziesz. A co, jeśli Don będzie sprawiał problemy? Jest człowiekiem interesu. Będzie negocjował. Co powinienem mu zaoferować w trakcie negocjacji? To, czego chce, złoto. Powiedz mu, że będzie mógł łupić ruiny i zabierać wszystkie błyskotki, jakie tam znajdzie. Mnie interesują tylko dyski. To jest faktycznie spora karta przetargowa. Czy ty możesz mnie wyszkolić? Czy możesz mnie wyszkolić? Jeśli pragniesz, mogę wyszkolić cię w walce. Czego możesz mnie nauczyć w takim razie o tej walce? Siły walki kosturem, ale nie, to ja mam innych ludzi od tego. Myślałem, że jakieś magiczne, tajne zdolności masz. Co do tych kryształowych dysków? Co stało się z uszkodzonym dyskiem? Został wystawiony na mroczną falę, magię wyzwoloną, by wygnać bogów, i jego kryształ stracił całą swą moc. Bez niej nie zdołamy otworzyć portalu.
więc jaki był sens przychodzić tutaj? Sądzę, że będziemy w stanie naprawić wybrakowany dysk. Wysłałem maga Syrusa, aby zajął się sprawą. Gdzie można naprawić dysk? Mam nadzieję, że u druida Eldrika. Jest ekspertem od kryształów. I spędził wiele czasu na badaniu tutejszych ruin. Jeśli ktokolwiek na tej wyspie dysponuje wiedzą pozwalającą naprawić dysk, to jest to on. Nie masz pewności? Gdybyś spędził całe życie, starając się najpierw uzyskać pewność co do wszystkiego, niczego byś się nie nauczył. Posłałem Cyrusa do druida, lecz jeszcze nie wrócił. Powinieneś zajrzeć tam i sprawdzić postępy druida. Sądzisz, że coś się stało Cyrusowi? Powinniśmy to zbadać, by się upewnić. Musimy naprawić ten dysk. No dobra, to brzmi jak poważny quest. Poszukam mistrza Cyrusa. Dobrze, zajmij się tym. Dopilnuj, żeby Eldrick naprawił dysk, a potem przynieś go do mnie. Pospiesz się jednak, nie zostało nam wiele czasu. Gdzie znajdę tego druida Eldricka? Jest pustelnikiem, ma chatę po wschodniej stronie wyspy. Znajduje się u podnóża wulkanu, w cieniu górskiego zbocza. No dobra. Czym zajmują się druidzi? Studiują magię, czerpią z surowej i nieokiełznanej energii natury. Bywają przez to trochę dziwni. Poświęcają czas na zbliżenie się do natury, obserwacje zwierząt, unikanie ładu oraz cywilizacji. I on nam pomoże? Druidzi są strażnikami bardzo starożytnej i potężnej wiedzy. Wiedzy, która teraz jest nam potrzebna. Aha, no to dobrze, to ja się chyba zakoleguję z tym druidem. Gdzie jeszcze powinienem szukać oprócz siedziby Dona? W klasztorze już nic więcej nie mamy. Jednak Severyn gromadzi artefakty w zewnętrznym obozie Inkwizycji, w miejscu nazywanym Farmą Tyldy. Miejmy nadzieję, że coś tam trzyma. Porozmawiaj z Severynem, sprawdź, czy coś ma. Ale on już mi dał właśnie chyba jeden dysk. I no co, myślisz, że ma drugi? W porządku, 1 na 14 kamienie teleportacyjne. W porządku, czyli te kamienie to będzie mega, mega dobra sprawa. Jeszcze mnie interesuje taka rzecz, na przykład miksturka. Zwraca 50 many, mała, duża 100, a bardzo duża 200. A ja tej many mam... Gdzie ona jest? 67. To pasowało jednak trochę podbić do góry. Mam też 45 punktów nauki. Więc najpierw może zobaczmy, co nowego mogę się nauczyć jako wielki czarodziej. W szlafroku, na przykład od mistrza Ignatiusa. I jak? Inkwizytor Mendoza zdradził ci swoje plany. Tak. Nadszedł czas, abyś poznał potęgę run. Będziesz jej potrzebować. Co muszę zrobić, by studiować runy? Cała potęga ma swe korzenie w nauce. Musisz zacząć studiować Księgę Ran. I to jak najszybciej. Aby uzyskać dostęp do mocy zawartej w runach, musisz najpierw zrozumieć strzegące ich pieczęcie. Gdy będziesz gotów, wspólnie zbadamy te pieczęcie. Okej. Jestem gotów, by uczyć się o runach. Aha, mądrość jest wymagana do tego. Dobrze, a kryształy? Jestem gotów na studiowanie magii kryształów. Wybrałeś już, jaki rodzaj kryształu chcesz studiować. Jestem adeptem kryształu ognia i mogę nauczyć cię jego sekretów. Jakie są jeszcze kryształy? Jeśli chcesz nauczyć się o krysztale pocisków, porozmawiaj z mistrzem Vitusem. Mistrz Pallas nauczy cię sekretów kryształu mrozu. Mistrz Pallas? Od dawna nie miał już uczniów, ale niewielu wie więcej o kryształach niż on. No bo kryształ lodu tak do dupy trochę brzmi. Ja bym chyba jednak na ogniu się skupił. Będę fireballe ciskał. Naucz mnie magii. Ognista kula. 10 punktów nauki. Dobrze, co to jest? Prędkość i zadawane obrażenia są zwiększone o 20%. To brzmi nieźle. Powiem więcej, to brzmi bardzo nieźle. I co, ze 4 razy mogę to palnąć, tak? No dobra. Naucz mnie zaklęcia ognistej kuli. Umiejętność potrzebna do rzucania ognistych kul nie polega jedynie na magii. Wymagane są też spryt i zręczność. Wybierz cel i odpowiednio wyceluj, a twój czar zada mu więcej obrażeń. Czy to znaczy, że mogę trafić headshota? Naucz mnie zaklęcia ognistej kuli. Nauka nigdy się nie kończy. Gdy przekażesz swoją energię ognistej kuli, będziesz mógł zwiększyć moc płomieni tak, aby spopieliły wrogów. Naucz mnie zaklęcia ognistej kuli. Koncentracja jest kluczowa. Jeśli się koncentrujesz, oczyść umysł ze wszystkiego, co może cię rozpraszać. Tak jak czyściłbyś miksturę z nieczystości.
Będziesz w stanie zrobić coś ponad zwyczajne zwiększenie siły rażenia ognistej kuli. Dobra, na razie wystarczy. Zobaczmy, ile mi zostało. 15 punktów nauki, to może jeszcze właśnie ta pieczęć, Jestem gotów uczyć się o pierwszej pieczęci runicznej. Musisz przygotować się do użycia swej siły życiowej, aby skupiać energię. Dopiero wtedy będziesz mógł sięgnąć poza barierę ochronną otaczającą runy. 5 punktów nauki, no uczciwie. Jestem gotów. Zobaczmy. Twój umysł jest otwarty. Czy to dobrze? Gdybyś nie był przygotowany, mogłoby to mieć konsekwencje. Świetnie. Jesteś gotów. Twoja siła życiowa jest w stanie skupiać moc. Otwiera się przed tobą droga pozwalająca przejść do drugiej pieczęci. Wymagana mądrość 100. Czy ja dysponuję taką mądrością? Nie. Ale już niedługo. Na razie zobaczmy, czy tutaj nic nie pominąłem, bo mam wrażenie, że tutaj może coś się kryć. Po tych boczkach jakieś ukryte przejście, jakieś na przykład ukryte pulpity. Te dwa już przeczytałem. Tutaj też nic... O, właśnie, na przykład takie miejsce bardzo ciekawe. I drzwi otwarte. I nikt tego nie pilnuje. Jest tutaj stół runiczny, jest stół alchemiczny. Jest kufer ze skarbem. Ten zamek jest zbyt skomplikowany. Ale jeżeli ten zamek jest jeszcze bardziej skomplikowany, niż ja go umiem otworzyć, to tam musi być coś naprawdę cennego. O, miksturki bardzo cenne. No i dobra, a zobaczmy może tak. Czy tu nic nie leży? Nic nie leży, nic nie widzę. Ale czasami jakieś runy, z tego co dobrze wiemy, się kryją po kątach. O, dobra, jest. Nie ma szału. Porozmawiajmy sobie jeszcze może z innymi zainteresowanymi. Cały czas zostawiłem 20 punktów nauki jednak, a nie 10. Czyli, że co, że niby... To ja dostałem 5 punktów nauki za to, że się tego nauczyłem? Czy dostałem poziom? Musiałem to jakoś przegapić. Zostawię na razie te punkty, bo może się okazać, że będę potrzebował, nie wiem, jakiejś many albo czegoś. Okazuje się, że Erlan to jednak równy gość. Odkupił ci indyka? Tak. Wygląda na to, że znalazł swoje własne oświecenie. Wszystko jest znów w porządku. No to jest fajnie, że się kochacie i w ogóle... Szczerze, nic mnie to nie obchodzi. Zobaczmy tego gościa od zwojów teraz. O, on może mnie coś nauczy. He? Nie, potrzebne mi zwoje, ale runy też mi są potrzebne. Mistrzu, potrzebne mi zwoje. Tak, żart. Żartu nie mam. Dobrze, tu przewinę może. Posiadam zwój łodzika i posiadam zwój magicznego światła, więc resztę by mi się przydały może. Na pewno mi się przyda telekineza, na pewno mi się przyda lewitacja. Żart być może mi się przyda, chociaż raczej nie. A poza tym ta magiczna ochrona w ogóle jest na drugi ten. Ło. No i dobra, na razie tyle. Na razie tyle i to będzie musiało wystarczyć. Dokonujemy wymiany, ja dokładam tam 114 sztuk złota. Na to mnie jeszcze stać. I dzięki temu mamy nowe runy w swoim asortymencie. Mamy runę lewitacji, co prawda na drugą pieczęć, ale już niedługo drugą pieczęć osiągniemy. Przemiana w łodzika i telekineza. Telekineza od razu wędruje u mnie na czwóreczkę, bo będzie moim skanerem. A reszta to tam kiedy indziej, przy okazji. No i zostało nam jeszcze trzech mistrzów. Zobaczmy, co ma do powiedzenia mistrz od mikstur. Może ma jakieś ciekawe receptury dla mnie. Na przykład recepturę mikstury stałego zwiększenia many na amen. I jeżeli tak, to... Nie to wiem, ja się chętnie tego nauczę. A? Masz może jakieś mikstury? Tak jest. Fiolka, jagody, korona bohatera i wino. Zwiększa energię życiową? To zaraz. To co ja mam tutaj w takim razie? Stwarę zręczność. To ja nie chcę tej... Dlaczego tu jest napisane energia życiowa, a jest niebieska ikonka? Nie. Coś mi się nie wydaje. To są jakieś pobite gary. Skandal. Skoro już tutaj jestem, to kimnę się w łóżko, no bo przecież nie będę pił eliksiru many, kiedy mogę sobie elegancko w łóżku te manę zregenerować, a beczka, mam wrażenie, przyjaciółka nasza najlepsza, jednak tej many nie zwróci.
Więc zrobimy to w ten sposób. I tak, tutaj o, ty, o. Wiem już, kto zabił Hemlara. Mistrz Arik. Hemlar miał dług u Arika za zioło, które ten mu dostarczył, a Hemlar nie chciał płacić. Arik desperacko potrzebował złota, aby wrócić na kontynent. Na tyle desperacko, aby zabić. Nie myślałem, że jest do tego zdolny. Powiedziałeś Vitusowi? Vitus Vi. To ci zapewni jakąś ochronę. Arik, wciąż nie mogę uwierzyć. To normalnie ten dialog był taki, jakby nagle chrabąż mu za tą piżamę wpadł. Pokaż, co masz. Pokaż, co masz. Nic nie masz oczywiście. Co ty możesz mieć? Nieważne. Spadam stąd, z tym Vitusem sobie jeszcze zagadam. Może on mi powie coś ciekawego. O. Mógłbyś mnie nauczyć zaklęcia magicznego pocisku? Najpierw będzie ci potrzebny kryształ pocisków. Mam taki. Znalazłem. Już nawet nie pamiętam gdzie, ale znalazłem. Znalazłem kryształ pocisków. Bardzo dobrze. Teraz mogę cię szkolić. Czego możesz mnie nauczyć? Walka kosturem i pocisk. No nie, ten pocisk nie. Jednak wolę firebole. He, nawet nie czuję, że się rymuje. Wolę firebole. No dobra, a ty? Ty cały czas ta sama śpiewka. Znalazłeś już mordercę, co? To był Arik. Użył jednego z twoich noży. Ten stary drań napełniał sobie brzuch moim żarciem i próbował wrobić mnie w morderstwo. Wygląda na to, że wyświadczyłem ci przysługę. Może dostanę w zamian miskę gulaszu? Dostaniesz kiełbasę i tyle. Kiełbasę? Świetnie. Jaki twardy negocjator. Daj gulaszu, masz kiełbasę i zamknij ryj. Tak to się właśnie załatwia. Okej. William jest już nieciekawy. Zobaczymy, czy temu się zwiększył asortyment, bo widziałem, że tam temu wcześniejszemu się na przykład zwiększył. Pokaż mi swoje towary. I temu też się zwiększył. Kosturkata ma 46, co by było wynikiem nieco większym niż topór, ale niestety nie mam tyle siły, żeby z niego korzystać, no to trudno. To nie będę z niego korzystał. Przejrzyjmy sobie jeszcze zaklęcia. Zróbmy sobie tak. O, wszystko. Gdzie jest złota dostawa? Seweryn, dobra. Cyrus się spóźnia, zaległy raport, kamienie teleportacyjne, wszystko co nie jest przybite do ziemi. Czyli dobra. A, jeszcze mogę przecież sobie na przykład zobaczyć. Jakbym tak zrobił. Kamienie teleportacyjne. Co to w ogóle jest za miejsce? Aha, bo to w ten sposób, okej. Zaległy raport, to ja wiem. Cyrus się spóźnia, to ja wiem. Synowie Tyldy. Znalazłem dwóch. Dwie czerwone kropki. A gdzie trzecia czerwona kropka? Tego nie wiadomo. Kryształowe dyski dla Inkwizytora. I tu jest tylko mapa Inkwizytora, tak? No dobra. Myślałem, że będzie na mapie zaznaczone, gdzie te dyski leżą. To by było super wygodne, nie? Potrzebuję odpoczynku. Kalib jest nudny. I ty? Chciałbym nauczyć się magii Kryształu Mrozu. Chcesz studiować? Moją rolą jest zarządzanie tą społecznością. Bo rzecz najważniejsza. Jeśli pragniesz uzyskać pomoc od społeczności, najpierw sam powinieneś jej pomóc. A jaką formę powinna przyjąć taka pomoc? Dotacji w wysokości 1000 złotych monet na klasztor. Gdy ją wpłacisz, dam ci instrukcję. To kosztowne żądanie. Wszystko ma swoją cenę. Jeśli chcesz się targować, jest kilka rzeczy, które są mi potrzebne. Przynieś mi je, a zmniejszę koszt w złocie. No nie wiem, czy aż tak bardzo mi zależy na tym kryształku. Co jest ci potrzebne? Po pierwsze i najważniejsze, zimne serce bagielca. To mam. A także mały szafir. To nie wiem. Zimne serce, mały szafir. No a jak bagielca dam? Mam serce bagielca, jak prosiłeś. Dobrze, zmniejszę cenę twojego szkolenia. Mam szafir? Mam szafir, który chciałeś. Dobrze, bardzo dobrze. Mam już wszystko, czego potrzebowałem. Za 500 zł? No dobra. Ucz mnie, proszę. Możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotów. Oto twój kryształ. A, on mi dał kryształ? No nie będę raczej z kryształu mrozu korzystał, dziękuję bardzo. Będę raczej magiem ognia. Ale w sumie spoko, w sumie dobrze. 67. Dobra, który pajac tutaj uczył many? Zdaje się, że ten tutaj przy placu z kosturem. O, tamten. I jak to wygląda a propos tej many? Jest chyba 5 punktów za 5 punktów, co? Czego możesz? Tak, 5 punktów many za 5 punktów nauki.
No nie wiem, czy to dobry układ. Będę mógł 20 punktów many do góry podejść. Dobra, podejdę 10 punktów many do góry. Chcę zwiększyć swą moc magiczną. Opróżnij ducha i uformuj powłokę. Powłokę pełną energii. Dobra robota. Dobra robota. Chcę zwiększyć swą moc magiczną. Opróżnij ducha i uformuj powłokę. Powłokę pełną energii. Dobrze. Dobra, i to tyle. I powiedzmy, że nauczę się jeszcze jeden poziom kuli ognia. I mam nadzieję, że te dipsy moje będą jakieś takie fest. Jakbym teraz na przykład już chciał. No szału nie ma. Szału nie ma. To takie rozwijanie, powiedzmy, ładowanie zaklęcia trochę długo trwa. Ale coś... No podejrzewam, że im więcej się nauczę, tym lepiej będę na tym wychodził. Naucz mnie magii. Tak jest, jeszcze raz to. Naucz mnie zaklęcia ognistej kuli. Czas na ulepszenie własności rzucanego przez ciebie czaru ognistej kuli. Jeśli skoncentrujesz swoją moc, szybciej dotrze do celu i spowoduje większe obrażenia na większym obszarze. Naprawdę? Ej. Ej. To się może okazać mega pożyteczne. Znaczy się, że mogę poważne fireballe teraz ciskać we wszystkich kierunkach. Bardzo dobrze. No nic, opuszczamy w takim razie piękny zakon i widzimy się w miejscu następnym, gdziekolwiek by to nie było. O, tu jest pies, czy ja mogę... strzelać do psa? Mogę. Aj, no brakuje mi tak ciut, naprawdę. Dobra, to inaczej. Chodź tutaj, psie. Czarny w dodatku. Aj, wiedziałem, że tak będzie. Brakuje mi jednego poziomu kuli ognistej. A wydałem wszystkie punkty nauki. I teraz niestety... no niestety nie mogę... zabijać psa na dwa uderzenia. To nie fart, nie fart. Ale ta kula ognista, powiem szczerze, sprawdza się... no nieco gorzej niż się spodziewałem, że będzie się sprawdzać. Myślałem, że to będę ciskał tymi kulami na prawo i lewo i na jedno uderzenie wszystko ściągał, a to... zupełnie bez szału, powiem szczerze. Dobra, kolejny pies. Coś mówił o jakimś ładowaniu tej kuli, tylko nie bardzo wiem, jak mam to zrobić. No, no, chodź tutaj. Do tyłu rób uniki, a nie na boki. Ciężko, ciężko. A w ogóle wilk czarny jest chyba jakąś ulepszoną wersją wilka standardowego. Wilk standardowy jest ulepszoną wersją wilka głodnego. No nic. Ile mi brakuje punktów do poziomu nowego? Nie wiadomo. Nie bardzo idzie to sprawdzić. A nie, idzie to sprawdzić. Oj, dużo. Mocno dużo. I następny poziom od razu wjeżdża kolejny poziom kuli ognistej, żeby mieć te durne wilki na dwa uderzenia. A to normalnie tak specjalnie jest wycyrklowane, żeby brakowało tylko ciut. A co to jest w ogóle napisane w opisie tego zaklęcia? Aha, zasięg wybuchu. Czyli po prostu za to, że dodałem te poziomy, to mi się zrobiło tak, że wybuch teraz jest dodatkowo. No to jest pewnie w jakiś sposób przydatne. Niech będzie. Seweryn. Jak leci? Wciąż musimy odbierać ataki gnomów. Jeden czy dwa to nic takiego, ale jak zbierze się ich banda, potrafią być kłopotliwe. Nie chcę zginąć z rąk cholernego gnoma. Znowu nadchodzą do broni. Do broni, chodźmy do broni. A jak gnom uważa... o, gnom kulę ognia nie lubi. Dobrze. Nie wiem, czy z rykoszetu przypadkiem komuś nie rypnę. Szczury. Nie szczury, tylko brak many. Chodź tu, szabrowniku. Dobrze. Teraz tak, jak to było z tą maną? Dobra, to jest mikstura many. Cóż, ja wciąż stoję.
Dobrze. Bardzo dobrze. Nikt ich nie lubi. Nikt ich nie lubi, a trzeba z nimi walczyć. Dobrze, czyli wychodzi na to, że goblina, gnoma mam na jedno uderzenie i to bardzo dobrze, to się może przydać. Pamiętajmy, że mam bardzo dużego questa na te gnomy i zabijanie ich w szybki sposób będzie jak najbardziej przydatną umiejętnością. Już splądrowałem wszystkich. Szabrownik jeden i tu jeden z marchewką, maczuga. Załatwione, bardzo dobrze. O, a tu jeszcze kilku leży. No chyba ich musiałem przegapić, nic nie szkodzi. Teraz ich normalnie tutaj splądruję i wracamy do tematu. Co tam się stało? Wasze problemy z gnomami się skończyły. Gdyby każdy problem można było tak łatwo rozwiązać, co? Doigrały się wreszcie. Na pewno są bardziej zorganizowane i agresywne niż zwykle. Mówisz, że gnomy mają przywódcę? No cóż, są pogłoski. Ale to tylko plotki i bujdy. Nie ma dymu bez ognia. To tylko bajeczka. Niektórzy ludzie słyszeli, że gnomy mówiły o Gyrgerze. Ale to mit. On nawet nie istnieje. Nie widzieliśmy nic nadzwyczajnego. Brzmi jak jakaś bujda. Tak, ale gnomy się zmieniły. Nigdy się tak nie zachowywały. Ktoś mi mówił o tym Gyrgerze już kiedyś. A poza tym wodza gnomów to ja chyba spotkałem kiedyś, nie? Inkwizytor mnie wysłał. Czeka na dostarczenie kryształowego dysku. Szlak, wiedziałem, że o tym nie zapomni. Cholerne gnomy! Ukradły go? Obawiam się, że tak. Inkwizytor nie będzie zadowolony. Nie mam dość ludzi, żeby się od nich opędzić. Co mam więc powiedzieć Inkwizytorowi? Przykro mi, nie odzyskasz swojego kryształowego dysku. Gnomy używają go jako stołu kuchennego. Musimy go jakoś odzyskać. Powodzenia. Hej, teraz to też twój problem. Może ja poszukam tego kryształowego dysku? To powinno pomóc nam obu. Muszę być w dobroczynnym nastroju. Słuchaj, przepraszam, myślisz, że lubię tak prosić? To gdzie są te gnomy? Zwykle przychodzą ze wschodu. Co jest na wschodzie? Najpierw spora połać ziemi. Potem skalisty półwysep. Dalej przejdziesz po długim moście sznurowym. Myślisz, że są na półwyspie? Nasze patrole nie znalazły żadnej bazy nigdzie indziej, a tam się nie zapuszczają. Na wschodzie, to już druga rzecz na tym wschodzie. Nie, nie to chciałem, chciałem to zobaczyć. No to by było, to byłby ten wschód, tak? To jest ten półwysep. Aha, i żeby na ten półwysep przejść, to tym mostem sznurowym, dobrze. I też gdzieś na wschodzie miał ten druid mieszkać, więc na wschód nas droga prowadzi tak czy inaczej. Czy ty masz coś mądrego do sprzedania? Nic nie masz mądrego do sprzedania, ale to dobrze, bo ja też nic od ciebie nie oczekuję. Pora natomiast przesunąć się dalej. Zobaczmy. A ja chyba z tobą nie gadałem jeszcze, nie? Taki tu jesteś smutny sam. Pasiesz świnki, Dori. Hej, przyszedłeś zobaczyć świnie? No, ja lubię świnie. Co tu się dzieje? Wszędzie tu brzęczą te grobowe ćmy. Nie mogę spuścić z oka swoich świń. Grobowe ćmy jedzą świnie? Jeśli są bardzo głodne, zjedzą wszystko. A świnie nie są znane ze swoich umiejętności samoobrony. Oj, żebyś ty widział, jakie ja świnie spotkałem na swojej drodze, jak ona mnie paskudnie poturbowała. Tylko tamta świnia miała kły. Zajmę się ćmami grobowymi. Dzięki. Wiem, że są brudne i w ogóle, ale te świnie mają osobowość. Nie chcę stracić kolejnych. Ja myślałem, że mówisz o tych ćmach, że są brudne i w ogóle. Świnie to człowieku, świnia to jest najgenialniejsze zwierzę na świecie. No popatrz, jak się turla. Lulululu. Jaki prosiątko. Dobra, weźmy jakoś tak podejdźmy do tych ćmów, żeby przypadkiem świnia nie oberwała z fireballa rykoszetem. O, dobra, mam taki plan. Pójdziemy od góry. A tu co takiego jest? No tutaj macie jeszcze ruiny. Czemu nikt mi nie powiedział? A nie, powiedział mi. To są te ruiny, co gość mówił, że jak se chcesz, to se tam idź. No dobra, ale ja na razie nie chcę. Ćmo. Ćma na jedno uderzenie. Doskonale. Niech żyje kula ognista. Niech zdycha ćma trzepion czysta. 4/8. Miksturka. Dobrze, opłaciło się summa summarum nauczyć tej many 10 punktów. Nawet jeżeli mi przez to nie udało się nauczyć trochę silniejszych kul ognia, dlatego że mogę pić miksturki many, nie bardzo martwiąc się o tym na przykład, że je przepijam za dużo. Czyli się te punkty nie marnują.
A ja marnotrawstwa nie lubię. Plądrujemy wszystkie te ćmy. No, na razie walka magii bardzo mi się podoba. Kurde, to jest właśnie to, co chciałem zobaczyć. Zbieram tu coś jeszcze. No i zapraszam panią ćmę. Ciekawe, czy ten... Oj, jak można być takim ślepakiem? O, to jest coś, o czym trzeba pamiętać. Że jak wykonam unik, to tracę, nazwijmy to, fokus. I wtedy muszę od nowa budować zaklęcie. Ej, lepiej byłoby o tym nie zapomnieć. Nieważne. Plądrujemy te ćmy. Nie wiem, czy ten pyłek, ani te skrzydełka do czegokolwiek, kiedykolwiek się przydadzą. No ale takie zbieractwo swoją drogą nigdy na złe nie wyjdzie, nie? Skaner. Rzut oka po okolicy. Czysto. Ćma. Zabieram. Słuchaj, nie musisz się przejmować o swoje świnki. Wyrżnąłem wszystkie owady w okolicy. Nic nie zostało, także możesz nawet sobie tam założyć drugie pastwisko. Wszystkie ćmy grobowe są martwe. Świetnie, świnki się ucieszą. Tak w ogóle, to jestem Derry. Derry, strażnik świń. To właśnie ja. Masz, weź te parę monet w ramach podziękowania od świnek. A zatrzymaj te monety dla świnek, to ja pomagam za darmo. No chodź na nią. No. Jaki ryjek. Dzięki, Derry. Możesz od dzisiaj mianować się przyjacielem moim. A ja mam sztamę z Inkwizytorem, ja w ogóle jestem bardzo ważny tutaj. Także wiesz, jakby coś, to śmiało możesz walić do mnie. Zaraz, dobra, tędy idziemy. Tutaj już byłem, nic nie znalazłem. Ty. Gap się tak dalej, to pomyślę, żeś się zakochał. Co ty mówisz, naprawdę? No i jesteśmy na zewnętrzu. Można już teraz powoli, uczciwie, z czystym sumieniem zacząć, że się tak wyrażę, plądrować całą tą wyspę, szalej druida zebrać. A tam widzę psa chyba, czy mi się przewiduje? No pewnie, że psa, i to małego, więc on powinien, tak jest, umrzeć od jednej kulki. A wy? Czy sępy morskie giną od jednej kulki? Ale byłoby spoko, jakby tak było. Giną. Super. Żądłoszczury też? Żądłoszczury też giną od jednej kulki, ale ja wam teraz tutaj rzeźnie gniątek urządzę. Oj, nie znacie dnia ani godziny. Sępy morskie. Wy, sępy morskie. Coś tutaj mi się jeszcze podturliwuje. A to jest ta świnia, o której ci wcześniej mówiłem, wiesz? Ta świnia też ginie na jedno uderzenie, więc bardzo wygodna sytuacja. A proszę państwa, jaki składzik. Taką trochę wolną amerykankę sobie teraz tu porobimy. Pobiegamy sobie bokiem, krótki łuk. Wino, wytrych. Skaner. I wszystko dla mnie. Myślę, że plan jest teraz taki, że zamiast skupiać się na jakimś konkretnym queście, to na przykład pójdziemy sobie o tędy i zobaczymy, dokąd da się tamtędy pójść. To brzmi ciekawie. Dawaj te ćmy, w takim razie. Robaczku. Ty jesteś ćmą grobową zwykłą, ja mam trochę mało manę, ale to sobie podpiję w międzyczasie. O, ta ćma nie zginęła na jedno uderzenie. Walcie się. Nie rusz mnie. Dobrze. Prosta sprawa. O. No i dobrze, to te ćmy już są trochę silniejsze. Nie wiem, czy było... No chyba nie byłoby warto inwestować we wszystkie kryształy. Myślę, że wybranie jednego kryształu było decyzją jak najbardziej dobrą. O, widzę gnomy. Czyżby to znaczyło, że na przykład zbliżam się do kryjówki wielkiego, groźnego Geigera, Gergera? Ten gnom rzuca butem. Czy on zginął? Nie, on chyba nie zginął nawet. A, nie trafiłem. Nie trafiłem i źle zrobiłem. Dobra, ja się domyślam, że wódz może być nieco twardszy, więc wybaczam mu to, że nie zginął. O,
Stój tu, żebym ci łatwo mógł trafić. O. Dziękuję. Dobra, tam widzę kilka wilków. Możemy się spróbować. Czy wilk zwykły zginie na jedną kulę ognia? Zginie. Wilk czarny nie da się trafić. O zgrozo. Nie gryź mnie. Ja przyjacielem jestem psim. Może nie w takim stopniu, jak jestem przyjacielem świńskim na przykład. Dlaczego ten przewrót się wykonał? O, trochę było sporo tych wilków, ale się udało zwyciężyć. I dzięki temu kolejne plądrowanko. A najpierw oczywiście pićko. O, tak jest. A jeszcze raz mogę sobie walnąć miksturkę. O, tutaj mamy kolejne bestie. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. I to jeszcze w dodatku żądłata. O, dwóch na raz się udało palnąć. Dobrze, czyli ten zasięg eksplozji jest czymś, co można autentycznie wykorzystać i im dalej od epicentrum, tym mniejsze obrażenia. Mam nadzieję, że to prawda, bo jeżeli tak, no to ja sobie to skrupulatnie wykorzystam. I im więcej poziomów w ten kryształ ognia dodam, tym większy ten zasięg będę miał. Okej, noted. Dobra, kolejne gnomy. Gnomy gnomiszcza. Rzucają butelkami. Wszystkie wasze gnomskie sprawy. Mana. Mana. I masz kulkę w piętę. To jest dopiero potęga, takim czarodziejem być. Niesamowite. Ohoho, jaskinia ciemna na końcu ścieżki. A w środku kolejne gnomki. Czy to jest baza wasza? Czy tutaj mieszka Gyrgyr? Czy zastałem pana Gyrgyra? Czy ty się nazywasz Gyrgyr? Ale zrobił dżuka, ale mnie okpił. Pićko. Myślę, że powinienem chyba zaopatrzyć się w więcej miksturek many u mojego znajomego mistrza alchemika. No co jest? Co ty się za przeszkodą chowasz? Ty oszuście mały. Nie było się... Nie chciało się chodzić do szkoły i uczyć czarów, tylko się teraz trzeba za martwymi kolegami chować. Taka to twoja filozofia życiowa? Okej. Halo? Halo? Czy jest tutaj ktoś? Czy kto tu mieszka? Gnom! Ale tylko jeden? No chyba tylko jeden. Cały czas brakuje mi kilku dosłownie... O, tam jest skrót, widzę. Drugie wyjście z jaskini. Cały czas brakuje mi kilka punktów wiedzy. Czy jest szansa na to, że ja je tu znajdę? Na przykład w tym kufrze? Nie, znajdę tylko żart. To znaczy, że wy sobie żartujecie ze mnie, tak? Zawartość tego kufra jest żartem. O, gnom. Czy ja jestem snajperem dobrym? Nie najgorszym. Ale on jest lepszym. Jest na tyle dobrym, że aż nawet nie wiem skąd wali do mnie tymi kośćmi. I to wódz. Wódz tęga pała. Dobra, trafiłem go trochę, ale wystarczająco, żeby zdechł. Za to tego nie trafiłem wcale. Nie wiem, czy headshot to naprawdę się udał? Dobra. Pokonałem gnoma. A nawet wodza. Tam jeszcze jeden siedzi, no to już szybko, żeby mu nie przyszło do głowy przypadkiem na przykład odwrócić się i tu przybiec. A on nie jest tam sam. Ma grupę wsparcia kolegów. Gnomi koledzy. Jak to jest, że ja cię... A, bo ty znowu się chowasz za martwym kolegą, przyjacielem. Nie rób tak. To nie po chrześcijańsku się chować. O, torba z narzędziami. Proszę bardzo. No i co? I wyszedłem zapasowym wyjściem z jaskini. Na takie... plateau. A
dobra, kumam. Wiem, co jest grane. Tam można sobie przylewitować. Zaraz to spróbujemy zrobić. Najpierw spróbujemy jednak splądrować pozostałą część tej jaskini. No i dobra, sprawdźmy tę lewitację. Czy ja mam coś takiego tutaj? Niestety nie mam, bo... ale lamersko. Nie mam pieczęci na lewitację. A nie mam też zwojów. No trudno, czyli jednak wychodzi na to, sobie tam nie pójdziemy. A może kiedy innym razem. Widzisz, Wąski coś narobił? No dobra, pójdźmy sobie może w stronę obozu Dona. Wiem, że tam mam parę questów. Na pewno mam sprawdzić ten posterunek, co tam były, te białe szaty. Dla Severina zresztą. No i tam może jeszcze znajdziemy kilka ciekawych rzeczy, więc przejdźmy się. Czemu nie? A, tutaj mamy myśliwego Janka. Czy on ma coś nowego do powiedzenia? Nie mam ci nic więcej do powiedzenia. Nie, a możemy w sumie nawet sprawdzić, czy tam ta koleżanka na dole cały czas mieszka na dole. Chwilę po tym, jak zastrzelimy tego wilka. O. Tak, niech wszystkie zdechną. Co nie? Też jestem tego zdania. Dokładnie to samo, wyjąłeś mi to z ust. Sprawdźmy koleżankę na dole jeszcze i zobaczymy, co wtedy zrobimy dalej. No, chyba już tutaj koleżanki nie ma, tylko czarni wilcy zostali. Może sobie poradzimy z czarnym wilkiem. Gdyby jej jednak łatwiej było celować, to nie byłoby wcale tak trudno. Dobra. Udało się wilka rozproszyć i zobaczmy, jak tam na starych śmieciach, że tak zażartuje. No nie ma, są jakieś ćmy, są jakieś bzdury, ale nic szczególnego tu nie widzę i powiedzmy, że w ramach nostalgicznych wspomnień możemy sobie zakończyć w tym miejscu odcinek. Staliśmy się magiem, uzyskaliśmy potężne zaklęcia, uzyskaliśmy moc kryształów, moc run i teraz możemy sobie bez problemu plądrować miejsca pełne różnych potworów i innych nieprzyjemnych rzeczy. I to sobie też w następnym odcinku trochę porobimy. Ja dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do zostawiania komentarzy i innych aktywności okołokanałowych. Cześć i do zobaczenia!